Siema wszystkim, pozdrawiam kościotrupy z 16 dnia głodówki. Cześć, cześć, siemanko. Chyba zaczniemy od tego, że przeprosimy Was, że dłuższy czas żeśmy się nie byli w stanie w ogóle zorganizować, wszyscy razem spotkać. Każdy sam sobie coś robił. Po prostu jesteśmy zawaleni robotą i to jest też odpowiedź na pytanie czasami padające, czy my jesteśmy aktywni zawodowo. No tak, jesteśmy, aż po pachy czasami. I w tych ostatnich dniach akurat wszystkim równo nam się skumulowało, że każdy był tak potwornie urobiony, że nie było po prostu opcji na wspólne spotkanie. Tak, między innymi dlatego nie ma Roberta właśnie z nami, bo jest bardzo zajęty. Dopiero co przed chwilą skończył spotkanie, mamy godzinę 8 i przed chwilą dzwoni, dosłownie tuż przed momentem, kiedy zaczęliśmy to nagrywać. Nie mogliśmy się z nim skontaktować po prostu, dlatego jesteśmy sami, stwierdziliśmy, że chociaż trochę dzisiaj nagramy, żeby powiedzieć Wam, że no, że jest jak jest, jest taka sytuacja, że żyjemy. Tak, żyjemy. No można by pomyśleć, że ktoś inny wpisy robi na fejsie. Tak, żyjemy. Myślę, że będzie trzeba zrobić jeszcze jeden filmik, jak już się z Robertem dogadamy, po tak, to, żeby powiedzieć, chcemy. Jakie są historie, co się w tej chwili dzieje z nami, jak tam są poczucie. Ja mam wieczory dość ciężkie przez ostatnie parę dni, nie wiem jak dzisiaj się czuję dużo lepiej niż wczoraj. Ogólnie mogę mieć jakiś tam przełom kwasiczy, może być to związane z tym, że treningi robię dodatkowo i całe procesy zabiegają szybciej. Nie wiemy tego, to jest trochę eksperyment, także no takie historie. Ja od 3 dni w rewelka, samopoczucie, ale dzisiaj po prostu zasypany robotą, mózg mi się zepsuł i już nie pracuję tak jak powinien. Chociaż mam piękne sny o lataniu, o tym, że zjadłem 2 kanapki i świetnie czułem, jak one smakują. Tak. Także dużo ciekawych rzeczy się dzieje, na pełnym speedzie, wcale zero spowolnienia żadnego, ani fizycznego, ani psychicznego, przecież robiliśmy trening wczoraj na siłowni, no ale niestety po prostu... No ja byłem trochę dętka na treningu, porównaniu ja, do tego ja akurat biegałem, przekładałem ciężary i kuzyna jeszcze, mówiłem, że musimy szybciej ćwiczyć. Tak, wczoraj Radek mógł mi nosić ciężary, jeszcze mi trochę rozbiegli w czasie, więc nie było takiej możliwości. Ja powiem jako ciekawostkę chyba, że po 14 dniach takich całych, które minęły w głodówce, ja osiągnąłem wagę, mimo że ćwiczyłem przez rok czasu, czyli trochę tam jakieś masy mięśniowej wypracowałem sobie, osiągnąłem wagę, którą miałem po 21 dniach w 2013 roku, jak robiłem głodówkę. Czyli mam 85 kg, a że bardzo spadam na wadze. Według mojego kalkulatora to mogę się zbliżyć do magicznej granicy 80 kg. Jak będę ważył poniżej 80, to będzie waga, jaką miałem mając 17 lat. Także no widać zresztą po Radku, że jest nie, że jestem można dramat. Strasznie to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Jak miałem 18, 19 lat czy 20, startowałem na zawodach w kategorii do 70 kg i zawsze musiałem 2-3 kilo zbić, żeby... No 2 kilo musiałem zbić, żeby się złapać swoją kategorię wagową. A dzisiaj ważę 68,5 i mógłbym startować od razu. No, także widzicie, jest wesoło, ale generalnie faktycznie waga spada cały czas mocno, chociaż wiadomo, że to nie jest wykładnikiem. Ważniejsze jest samopoczucie, ja natomiast czuję, że faktycznie organizm gdzieś tam dalej się na swój dziwny sposób regeneruje i symptomem tego dla mnie jest to, że od 3 dni ja naprawdę czuję fantastycznego powera umysłowego. Ja wykonałem tyle roboty, co czasami bym chyba w 2 tygodnie nie wykonał. Mam to samo. Teraz też czuję naprawdę takiego kopa do pracy. Ja na niego trochę czekałem. Myślałem, że będzie wcześniej. Byłem w sumie zawiedziony, że po 10 dniach nic się ze mną takiego nie dzieje. Owszem, coś tam zrobiłem, ale to nie było to. Dzisiaj naprawdę czułem mnóstwo energii, chciało mi się pracować. Układam sobie już to ładnie w głowie, tak wszystko działa, nie? Także... No tyle. To jest ta różnica między tym obiektywnym, znaczy tym naszym subiektywnym jakby wewnętrznym taką introspekcją, a tym, co ludzie widzą, myślą, a bo ty wolno gadasz, ja byłem na bardzo ważnym spotkaniu w Warszawie i żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, gdzie ktoś myślał, że faktycznie jestem spowolniony, ja po prostu powiedziałem tylko tyle, że ja myślę bardzo szybko, tylko nie chce mi się specjalnie z wszystkimi gadać. Ustami ci się nie chce przed. Nie chce mi się gadać i pierdół opowiadać i tak to mniej więcej działa. No ja załatwiłem mnóstwo spraw w ciągu tych ostatnich kilku dni, i to dlatego właśnie, że nie dawałem się w jakieś głupie rozmowy, które donikąd by mnie nie doprowadziły. I to jest ten fenomen głodówki. No tak, znaczy bardzo się oszczędza czas i robi się wszystko jak najkrótszą drogą, stąd jest większa efektywność też, to na pewno. Mówiliśmy o tym, właśnie. No co, no dzisiaj mamy taki plan, że... Że lecimy spacer. Tak, startuje... Tu całe piękne jezioro. Dookoła tego jeziora mamy zamiar przejść sobie dzisiaj. Mamy nadzieję, że zdążymy przed zmrokiem, bo trochę dzisiaj późno to wszystko wyszło. No, na jutro siłownia, no co? Tak, jutro siłka. Ja w niedzielę mam wyjazd do rodziny, więc cały niedziela dzień regeneracja, nie ma. Regeneracja, będzie... spokojny spacer. Tak, będzie u mnie bardzo regeneracyjnie. No i zobaczymy, no myślę, że... No powoli zbliżamy się do końca, to znaczy ja się zbliżam powoli do końca.
ziemu tutaj troszeczkę dłużej. Ja planuję dociągnąć razem z Robertem do 21 dni, czyli moje to będzie 25, czyli mój ostatni dzień głodówki to będzie przyszła niedziela, nie ta obecna, i w następny poniedziałek zacznę wychodzić na rozcieńczonych sokach. Czyli mniej więcej za 2 tygodnie będę, no niecałe 2 tygodnie, już coś tam zjem, jakąś sałatkę, jakieś ogórka, jakieś takie rzeczy. I myślę, że dopiero wtedy zacznę wyglądać jakoś, nie? Te rzeczy. No. Ja już zrobiłem ogromne takie zakupy, pojechałem, będąc w Warszawie, pojechałem specjalnie po melona, kupiłem, które nigdzie indziej nie było dostępne już w naszym mieście, pomelo. No. Więc po prostu kupiłem 18 sztuk i zawaliłem całą lodówkę, bo przecież mam pustą. Mam pustą lodówkę, teraz zapełniłem pomelo i jest cudownie. Pomeloja. No dobra, to chyba co? Chyba ziemo lecimy dalej tak, na spacer, żegnamy nie? się i zasuwamy. Żegnamy się, przepraszamy, że nas trochę chwilę nie było. No teraz myślę, że już się trochę ogarnęliśmy z tym nawałem roboty. To zobaczymy, ja się dopiero rozkręcam. Trochę lepiej. Zobaczymy, nie? No to okay. Siemka, nara. Pozdrówka, hej.